Dla lekarzy, takich jak Denis Miliutin, kombinezony stały się jak druga skóra. Ten 45-latek pracuje od roku na oddziale intensywnej terapii szpitala covidowego na obrzeżach Moskwy. W szpitalu właśnie powstał 5. już oddział intensywnej terapii. Trafia do nas coraz więcej ciężkich przypadków. Wcześniej chorzy zdrowieli i stabilizowali się w krótszym czasie. Teraz liczba pacjentów co prawda jest taka sama, ale wymagają oni dłuższego leczenia. Ten szpital specjalizuje się w leczeniu koronawirusa. Tu zawsze znajdzie się wolne łóżko. Obecnie obłożenie wynosi 80–90%, ale wskaźniki hospitalizacji w Moskwie idą w górę. Niektórzy eksperci ostrzegają przed trzecią falą zachorowań w Rosji. Jednak tutejsi lekarze twierdzą, że sytuacja jest pod kontrolą. Jak się pani czuje? Pracownicy oddziałów intensywnej terapii 3 razy dziennie robią obchód, aby sprawdzić, czy stan chorych jest stabilny. Krewni nie zawsze rozumieją. Chcą, aby ich bliscy szybko wyzdrowieli i zostali natychmiast wypisani, a my cieszymy się nawet z najmniejszej poprawy stanu pacjenta. Podczas pierwszej fali koronawirusa w ubiegłym roku 12 000 pracowników zbudowało ten szpital zakaźny w nieco ponad miesiąc. Imponująca klinika przypomina obóz wojskowy. Do dyspozycji jest tu 800 łóżek i ogromne laboratorium, które może wykonać setki tysięcy badań dziennie. To wizytówka moskiewskiej walki z pandemią. Rosyjskie władze kilkakrotnie ogłaszały zwycięstwo w walce z COVID-19, jednak liczba zakażeń koronawirusem znów rośnie, szczególnie tutaj, w Moskwie. Akcja szczepień w Rosji przebiega bardzo powoli, mimo że szczepionka Sputnik jest powszechnie dostępna. Jedna z ankiet pokazuje, że prawie 2/3 Rosjan nie chce się w ogóle zaszczepić. Mimo to obostrzenia zostały zniesione prawie całkowicie i nie wszyscy są zaniepokojeni wzrostem liczby zakażeń. Od wieków zapowiadają trzecią falę. Jeśli do niej dojdzie, wtedy będziemy nosić maski. Bardzo się boimy trzeciej fali. Ja nie wierzę w te infekcje. Dla Denisa takie podejście jest frustrujące. Walka z koronawirusem w zasadzie zawładnęła jego życiem. Wraz z większością personelu medycznego zamieszkał w akademiku na terenie szpitala. Kiedy wszyscy zrozumieją, że w przypadku tego wirusa nie tylko trzeba chronić się przed innymi za pomocą maseczki, ale także chronić innych przed sobą, wtedy naprawdę wygramy z COVID-em. Będziemy mieli mniej pracy, jeśli ludzie będą odpowiedzialni. W tym szpitalu już teraz obserwuje się ogromną rotację pacjentów, ale lekarze są przekonani, że są gotowi na trzecią falę koronawirusa, jeśli w ogóle uderzy.